Kochani przyjaciele, w tej konferencji chcę mówić do Was o wielkiej tajemnicy naszej wiary, o tajemnicy Eucharystii. Dzisiejszy materiał, kochani przyjaciele, nagrywamy dzień przed uroczystością Bożego Ciała. Mam wielką nadzieję, że on się ukaże dziś wieczór, najpóźniej jutro. Temat, który chcę podjąć, temat bardzo ważny dla naszej wiary. Obecność Chrystusa Eucharystycznego w naszym życiu. Ale nim zacznę o tym mówić, dzielić się z Wami moimi osobistymi refleksjami, na ten temat i dzielić się z Wami moją osobistą wiarą w obecność Chrystusa w Eucharystii, to witam się z Wami serdecznie, ufajmy Panu, nasze mizerykordiańskie pozdrowienie. Ufajmy Panu, witam Was i życzę wszystkim Wam, naszym słuchaczom, przyjaciołom, tym, którzy nas wspieracie, słuchacie, jesteście z nami poprzez modlitwę. Duchową łączność, życzę Wam wielkiej ufności na ten najbliższy czas, wielki czas, bo przed nami uroczystość Bożego Ciała i oktawa tej uroczystości. To jest czas szczególny. Zresztą sam Pan Jezus tak chciał, żeby raz w roku była taka uroczystość, która będzie nas wprowadzała w tę wielką tajemnicę, jeżeli nie największą, to jedną z kilku największych tajemnic naszej wiary. Tajemnica Trójcy Świętej, tajemnica wcielenia, tajemnica Eucharystii, to największe tajemnice naszej wiary. Obecność Chrystusa eucharystycznego pośród nas. To ta tajemnica naszej wiary, przed którą padamy na kolana, nigdy jej nie zrozumiemy, nigdy jej nie pojmiemy, nie ogarniemy. Możemy tylko ją adorować, uwielbiać, czynić dziękczynienie, nie. wyznawać wiarą i miłością. I pozwólcie, że dzisiaj, właśnie w tej konferencji, pochylimy się przez chwilę nad obecnością Chrystusa w tajemnicy Eucharystii. To jest bardzo ważna prawda naszej wiary. Bez obecności Chrystusa pośród nas. Tak naprawdę nie byłoby ani kościoła, ani nasza droga do, powiedzmy tak, nasza droga do zbawienia byłaby bardzo, ale to bardzo utrudniona. Pan Jezus wiedział, że w tej pielgrzymce wiary poprzez życie potrzebujemy wielkiej pomocy. I tą największą pomocą jest Jego nieustanną obecność pośród nas. Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Powiedział do apostołów: I ta obecność jest realna, prawdziwa. To nie jest tylko jakaś obecność duchowa, to nie jest tylko jakaś obecność sentymentalna, poprzez wyobrażenia, uczucia, odczucia, ale jest to obecność realna i prawdziwa. My tę obecność Chrystusa pośród nas nazywamy obecnością substancjalną, czyli Pan Jezus jest obecny w sposób realny w swoim ciele i w swojej krwi. To nie jest coś, Wymyślonego, to nie jest coś na niby, to nie jest jakaś pamiątka, to nie jest coś, co nam przypomina tylko, ale to jest obecność prawdziwa i realna do końca świata, niezmienna. Czasem, jak nad tym myślę, jak to sobie uświadamiam, to aż mnie ciarki przechodzą po plecach, jak wielka jest miłość Boga, jak wielka jest Jego miłość. A zarazem jak wielka jest to tajemnica tej obecności eucharystycznej Pana Jezusa pośród nas. Pan Jezus umiłował nas do końca. Zresztą śpiewamy to tak pięknie w pieśni. Do końca nas umiłował, ale czy my tak naprawdę rozumiemy, co znaczy ta miłość do końca? Posunął się nie tylko do tego, że swoje życie oddał za nas na krzyżu, że przedał swoją drogoceną krew, ale... Pozostał z nami w tajemnicy tego umęczonego ciała i tej przelanej krwi aż do końca świata, żebyśmy się mogli nim karmić, żebyśmy go mogli przyjmować. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne, powiedział Pan Jezus. A więc nie ma nieba, nie ma życia wiecznego, nie ma wieczności z Bogiem bez nieustannego karmienia się Jego ciałem i... Picia Jego krwi. To jest pokarm na drogę do wieczności. To jest pokarm dla nas, słabych ludzi, żebyśmy w tej drodze nie ustali. Żebyśmy w tej drodze nie ustali. Kochani, tajemnicę Eucharystii nigdy nie możemy ogarnąć, zrozumieć. To nie tylko Wy nie rozumiecie tej tajemnicy. Ja też nie rozumiem. Zresztą, gdybyśmy byli w stanie zrozumieć to. To Bóg przestałby być Bogiem. Zresztą Pan Bóg nie wymaga od nas, żebyśmy rozumieli. Wielcy teologowie, tacy jak Święty Tomasz, Święty Augustyn, wielu innych, próbowało nam przybliżyć tę tajemnicę obecności Chrystusa pośród nas. Są całe tomy teologicznych dzieł spisanych na temat Eucharystii, są traktaty teologiczne na temat konsekracji obecności Pana Jezusa realnej, substancjalnej. Na ten temat i teologowie, i filozofowie się wypowiadali. I życia by nam nie staczyło, żeby to wszystko przeczytać. Ale i tak, gdybyśmy nawet przeczytali, to i tak nie zrozumiemy. Siostra Faustyna powie, że przed Panem Jezusem w Eucharystii możemy tylko paść na kolana. Nawet ona, która tej tajemnicy dotykała, no, w swoim życiu w taki sposób, można powiedzieć, nadzwyczajny. Bo przecież kiedy była chora w, w szpitalu na Prądniku, na krótką przed śmiercią, to sam Serafin jej przynosił Komunię Świętą. I przez kilka dni Komunii Świętej jej udzielał, kiedy ona nie mogła chodzić do kaplicy. No to są wydarzenia rzeczywiście no, niezwykłe. Nawet ksiądz Soboćko miał problem, żeby w to uwierzyć, kiedy mu o tym opowiadała. I dopiero pod koniec życia święty Faustyna, kiedy przyjechał, jak była już umierająca do Krakowa, stanął przy jej łóżku. Kiedy ona już nie chciała z nim nawet rozmawiać, bo y, kiedy siostra infirmerka powiadomiła ją o tym, że przyjechał ksiądz Copoćko i chce się z nią spotkać, odpowiedziała: "Powiedzcie księdzu profesorowi, że jestem zajęta obcowaniem z trójcą świętą. Już się nie chcę z nim widzieć, nie chcę z nim rozmawiać". Ale ksiądz Coboczko wszedł, widział ją, widział ją w ekstazie wtedy, bo rzeczywiście, jak była pogrążona cała w Bogu, i po tym wydarzeniu, napisze w swoim duchowym dzienniku: Wtedy zrozumiałem, że to, co mi powiedziała o tym, że Serafin jej przynosił komunię świętą, że to jest prawdą. Do tego momentu wątpiłem. No To są tak wielkie rzeczy, kochani, że nawet wielcy święci nie mieli jasnego zrozumienia zrozumienia, nawet wielcy święci mieli momenty, kiedy przychodziły im takie czy inne wątpliwości. Tajemnica obecności Chrystusa w Eucharystii to jest tajemnica, która przerasta nasze możliwości poznawcze. Nigdy go nie zrozumiemy, nigdy nie pojmiemy tej tajemnicy, chociażbyśmy nie wiadomo ile nad tym myśleli. Pan Jezus nie wymaga od nas, żebyśmy go zrozumieli. Chce tylko, żebyśmy go kochali. Kochali. Chrystusa obecnego w Eucharystii mamy kochać do szaleństwa, mamy w niego wierzyć. Mamy wierzyć w jego obecność i mamy na jego miłość, a sakrament Eucharystii jest szczytem miłości Boga do człowieka odpowiedzieć naszą miłością. Kochani, ta obecność Chrystusa w Eucharystii jest prawdziwa. To sobie musimy bardzo mocno Wbić do naszych głów, zapamiętać, wyryć na naszym sercu, że jest to obecność prawdziwa, realna, a więc jeżeli ona jest prawdziwa i realna, to wymaga od nas konkretnych postaw, konkretnego zachowania. Komunia Święta nie jest. Czymś luksusowym w naszym życiu, a więc nie jest jakimś luksusem na jedno czy drugie święto, raz czy drugi raz w roku, ale jest pokarmem na drogę do wieczności, a więc Komunię Świętą, Chrystusa Chrystycznego mamy przyjmować tak często, jak to jest możliwe. Tak jak codziennie karmimy się zwyczajnym chlebem ziemskim, materialnym, żeby nie umrzeć, tak samo, żeby nie umrzeć duchowo i żeby dojść do nieba. Pomimo wielu przeszkód, trudności i takich czy innych diabelskich zasadzek na tej drodze, jest nam potrzebny specjalny pokarm. Tym pokarmem jest ciało i krew Chrystusa. A więc, jak często my powinni przyjmować Komunię Świętą? Tak często, jak to jest możliwe. A więc, jeżeli to jest możliwe, to codziennie. Jeżeli jest to niemożliwe, to przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę, kiedy jestem nam przy świętej. Jeżeli. Ktoś jest nam przy świętej w niedzielę i nie przystępuje do stołu Eucharystii, nie, nie karmi się ciałem Chrystusa i nie pije jego krwi, no to to jest sytuacja nienormalna. To jest sytuacja nienormalna. Dlatego, kochani, no, myślę, że warto się z okazji uroczystości Bożego Ciała zastanowić po pierwsze, jak często przyjmuję Komunię świętą. Jeżeli nie mogę przystąpić do stołu Eucharystii, to znaczy, że jestem z Panem Bogiem skłócony że jestem w stanie grzechu ciężkiego. A jeżeli jestem z Bogiem, Bogiem skłócony, no to jest sytuacja nienormalna w moim życiu. Obraziłem Boga Najświętszego, Najwyższego, mojego najlepszego przyjaciela, moją największą miłość. Obraziłem i trwam w tym stanie obrazy. I nie mam zamiaru Go przeprosić. Nie mam zamiaru się pojednać. No, to jest największa tragedia w naszym życiu. Jeżeli nie możemy przystąpić do stołu Eucharystii, jeżeli jesteśmy, jesteśmy skłóceni z Panem Bogiem, dlatego no, do spowiedzi, że powinni chodzić tak często, jak to jest konieczne. Do Komunii Świętej, że powinni przystępować co niedziela. Jeżeli mogę, to codziennie. Jest takim duchowym luksusem przyjmowanie codziennej Komunii Świętej, ale ludzie, którzy dążą do świętości, a wszyscy dążymy do świętości, Powinni szukać takich możliwości, żeby jak najczęściej, jeżeli nie je codziennie, to przynajmniej oprócz mszy świętej, niedzielnej, raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu mnie się uda. Jak często jest to możliwe. Oczywiście, na tej drodze poszukiwania możliwości, nieraz musimy pokonać wielkie trudności, żeby przyjąć komunię świętą. Ale kochani, bez przyjmowania komunii świętej, jesteśmy bardzo, ale to bardzo słabi. Siostra Faustyna, kiedy miała takie urojone wyrzuty sumienia, diabeł ją kusił i wydawało jej się, że nie może przystąpić do Komunii Świętej, e, otrzymała od Pana Jezusa pouczenie, że e, jeżeli będzie opuszczać Komunię Świętą, nie, nie będzie przyjmować Komunii Świętej, będzie bardzo słaba. I wtedy diabeł będzie z nią robić, co zechce. Wtedy, wtedy dopiero będą ataki szatana. Nieraz nam się, e, dziwimy się nieraz, dlaczego jesteśmy tacy słabi, dlaczego tak często upadamy, no, bo nie karmimy się Eucharystią, kochani. Nie przyjmujemy komunii świętej. Bardzo rzadko przyjmujemy. Ile takich osób jest, że przyjmuje tylko komunię świętą od wielkiego święta? A jeszcze dodam, że przyjmuje bez miłości, bez należytej refleksji, bez braku wiary. To, co jest konieczne przy przyjmowaniu komunii świętej. To, co Pan Jezus podkreślał i w Piśmie Świętym podkreśla i, i przez wielu mistyków, wiele świętych osób, to jest wiara konieczna. Wiara, potrzebuje mieć wiarę, żeby, żeby przyjąć godnie komunię świętą, żeby Boga należycie uczcić, okazać Mu moją miłość, odwzajemnić Jego miłość. Potrzebuje wiarę w to, że w tym małym kawałku chleba i w tych niewielu kroplach wina jest on obecny w sposób realny i prawdziwy. Kochani, tym się różnimy my, katolicy, od wszystkich różnych innych chrześcijan, no jeszcze tutaj prawosławni tak samo wierzą jak i my, że wierzymy w realną obecność Chrystusa w Eucharystii. A więc to nie jest tylko w chwili, kiedy go przyjmujemy, to nie jest tylko jakaś pamiątka, chociaż już mamy w kościele wielu katolików sprotestantyzowanych wielu kapłanów, nawet protestantyzowanych, którzy, którzy przyjmują y, protestancki punkt myślenia i widzenia. W czym się to przejawia, to zaraz powiem. Natomiast my katolicy, y, tak samo jak prawosławni, wierzymy w obecność realną Chrystusa w Eucharystii. To znaczy, że Pan Jezus nie tylko jest obecny w momencie odprawiania mszy świętej, nie tylko w momencie konsekracji, ale jest obecny tak długo, jak długo istnieją postacie chleba i wina, a więc jak długo jest prawdziwy, świeży chleb i jak długo jest wino, które zostało konsekrowane, jak długo te postacie eucharystyczne nie, nie zepsuły się, nie rozłożyły się od strony fizycznej, tak długo jest obecny w nich Pan Jezus. Sposób realny i prawdziwy. Jeżeli wierzymy w realną i prawdziwą obecność, to też... Yy, Wyznajemy tę obecność realną i prawdziwą poprzez znaki i gesty, które towarzyszą kultowi Eucharystii. Kochani, takie znaki najbardziej czytelne dla kultu Eucharystii to jest nasze padanie na kolana. Nasze padanie na kolana przed Eucharystią to jest bardzo stary gest, znak chrześcijański, gdzie chrześcijanie przed Najświętszą Eucharystią padają na kolana. Żeby no, uniżyć się, wyznać wiarę, oddać hołd Panu Bogu, oddać cześć, okazać miłość, przywiązanie. No co byśmy nie, nie powiedzieli? Przede wszystkim wyznać Jego obecność prawdziwą. Ten gest uniżenia, padnięcia na kolana, pochylona głowa, jeszcze w tym geście klęknięcia. To wszystko jest postawą adoracji, która należy się Bogu samemu. To jest, no nie ma lepszego, bardziej czytelnego gestu adoracji, a Bóg domaga się od nas w tajemnicy Eucharystii właśnie adoracji. Pragnie, żebyśmy go adorowali. Tylko on jest godzien adoracji. Żadnego innego świętego nie adorujemy, nawet Matki Najświętszej nie adorujemy. Tylko Boga obecnego w tajemnicy Eucharystii adorujemy. Dlatego no, ci, którzy z tą postawą klęczącą walczą, deprecjonują ją, Wykluczają, spłycają, ośmieszają i, i, i robią wszystko, żeby ludzie nie klękali, sam, albo sami nie klękają, albo też innych odwodzą od tego. Tak naprawdę, no, albo stracili wiarę w obecność Chrystusa, w prawdziwą obecność Eucharystii, albo nigdy nie rozumieli, tak naprawdę, co ta obecność oznacza. Dzisiaj mamy wielką dyskusję w kościele i no dwa prądy, które się ze sobą mocno jak gdyby no, zderzają i dochodzi momentami do mocnych polemik jak przyjmować komunię świętą. Czy nastojąco i do ręki, czy nastojąco i do usty, czy może naklęcząco i do usty. Kochani, oczywiście ktoś może powiedzieć, proszę księdza, wszystkie trzy formy są dopuszczone przez Kościół. I każdy powinien przyjmować tak, jak chce. I oczywiście ja się z tym zgadzam, że każdy powinien przyjmować komunię tak, jak chce, ponieważ sposób przyjmowania komunii świętej jest wyrazem naszej wiary i naszej relacji z Panem Bogiem. Ale tutaj trzeba dopowiedzieć, że nikt nie ma prawa ograniczać sposobu przyjmowania komunii świętej nakręcząco i do ust. W związku z tą pandemią, którą my przeżywamy i dalej przeżywamy, no niestety wkradło się w życie Kościoła wiele nadużyć w tej materii. Wiele osób mi opowiadało, zresztą sam znam wielu kapłanów, którzy w okresie. Pandemii, nie chcieli udzielać Komunii Świętej na i do ust. No nie wiem, z jakich przyczyn. Niektórzy się tłumaczyli reżimem sanitarnym. Wiele parafii jest, że wprowadziło Komunię Świętą tylko nastojąco i tylko do ręki. Żaden kapłan, żaden kapłan, żaden biskup nie ma takiego prawa, nawet Kościół nie ma takiego prawa, żeby ograniczyć. Ludzi w sposobie przyjmowania Komunii Świętej. To znaczy, nikt nie może nam powiedzieć, że my musimy przyjmować nas stojącej do ręki, bo ktoś nam tak kazał. Sposób przyjmowania Komunii Świętej jest związany z naszym postrzeganiem, przeżywaniem obecności Chrystusa w Eucharystii. Jak powiedziałem, nie będę oceniać, który sposób jest lepszy. Natomiast na pewno do kościoła weszło wiele rzeczy, chociaż Kościół je dopuścił. Które nie do końca są dobre i nie do końca Panu Bogu, jestem o tym głęboko przekonany, się podobają. Bo zwolennicy Komunii Świętej na stojąco do ust często się powołują, że albo Kościół dopuścił. No, oczywiście Kościół wiele rzeczy dopuścił, ale pamiętamy, co mówił wielki papież święty Paweł VI, że do kościoła wszedł swąd szatana, który czuć w kościele. I ten, ten szatan obecny w kościele rozsadza Kościół od wewnątrz. Poprzez takich czy innych ludzi. Wiemy, że jest cała masa ludzi Kościołowi nieżyczliwych, y, tak naprawdę, a będących w Kościele, którzy Kościół od środka rozsadzają. Modernistów, y, którzy pragnęliby wiarę przystosować do dzisiejszych czasów. Masonerii, która od wewnątrz rozsadza Kościół i, i Kościół pod wpływem nacisku tego świata wprowadził wiele rzeczy, które y, no, sami to widzimy i Kościół sam to w tej chwili dostrzega. I mamy wiele znaków, które o tym mówią też, że nie do końca są dobre i nie do końca wyrażają rzeczywiście wiary Kościoła. Ale mówię ja może o tym nie będę dyskutować. Kościół ma takie prawo i nie ja za to będę brać odpowiedzialność przed Panem Bogiem, tylko ci, którzy do tego dopuścili. Natomiast nikt nie ma prawa zmuszać innych do tego, żeby przyjmować Komunię świętą tylko w taki a nie inny sposób. Mamy prawo do tego, żeby przyjmować Komunię Świętą naklęcząco i do ust. I... <laughs> I ci, którzy skarżą się, że w ich parafiach w taki sposób Komunia Święta nie jest udzielana, że ksiądz proboszcz nie chce udzielać, że się krzywi, a wręcz, że nieraz, kiedy oni klękają, przechodzi obojętnie dalej i idzie, żeby udzielić Komunii Świętej tylko tym, którzy stoją i do ręki, to mają prawo, żeby się domagać wręcz Komunii Świętej nakręcząco i do ust. To nie jest żadna łaska żadnego proboszcza, to nie jest żadna łaska y, żadnego szafarza, który udziela Komunii Świętej. Kimkolwiek on by był, nawet czy biskupem, czy kardynałem. Jest y, takie prawo w Kościele, prawo zapisane i każdy ma prawo z niego skorzystać z, z tej możliwości przyjęcia w ten sposób Komunii Świętej. Zresztą jest to zwyczaj bardzo stary i do niedawna jeszcze powszechny w Kościele. Nie było jeszcze do niedawna innego sposobu przyjmowania Komunii Świętej, tylko nakręcząco i do ust. Ten sposób przyjmowania Komunii Świętej jest połączony z naszym wielkim uniżeniem. Musimy paść na kolana. Musimy się uniżyć, musimy się nawet, może niektórzy, trochę upokorzyć, musimy złamać naszą hardą ludzką naturę, stanąć przed Chrystusem, który przychodzi w postawie pokory, uniżenia. <laughs> Kochani, jest to nam bardzo potrzebne na naszej drodze wiary. Ja osobiście bardzo, ale to bardzo Was zachęcam do tego, żeby przyjmować Komunię Świętą właśnie w ten sposób na i do. Ust. Z tego powodu, że taki sposób przyjmowania Komunii Świętej w sposób najpełniejszy, najpełniejszy wyraża naszą postawę miłości, adoracji, uniżenia wobec Boga, który przychodzi. Czymże my jesteśmy wobec Pana Boga niczym, prochem, absolutnie niczym? W komunii Świętej, w Eucharystii przychodzi do nas Bóg żywy. To jest y, największa tajemnica Jego obecności pośród nas. Tajemnica realna, prawdziwa. Y, przychodzi nie jakiś znak, jakiś symbol, ale prawdziwy Bóg w swoim ciele łączy się z moim ciałem. Karmi mnie sobą na drogę do wieczności. A więc no, y, powinniśmy do y, y, tego spotkania, wyjątkowego spotkania, dobrać odpowiednie symbole, odpowiednie znaki, powinniśmy dobrać odpowiednie nasze zachowanie. No a tak, tak mi się wydaje, i chyba się większość Was ze mną zgodzi, że kiedy stajemy przed trójjedynym Bogiem, w sposób nieskończony świętym, stwórcą nieba i ziemi, absolutnie doskonałym, absolutnie sprawiedliwym, miłosiernym, świętym, no, i w jaki sposób możemy się zachować? Tylko paść na kolana, tylko paść na kolana, ja bym powiedział więcej, paść na twarz, uniżyć się całkowicie przed Bogiem, to jest chyba ta postawa, której Pan Bóg od nas oczekuje. I chyba warto się zastanowić, nawet ci, którzy się z nami nie zgodzą, którzy przyjmują Komunię Świętą w inny sposób. W żaden sposób ich nie oceniamy, nie potępiamy, mają do tego prawo. E, oczywiście Kościół im na to zezwolił, ale ja postawię tylko jedno pytanie. Czy to się Panu Bogu podoba? E, Kościół zezwolił na wiele rzeczy, które, no, z których by się chętnie wycofał teraz, bo to nie są rzeczy, które e, z perspektywy czasu widzimy, które są dobre i, i kiedy się nad tym głębiej zastanowimy, nie za bardzo e, niektóre z tych rzeczy Panu Bogu się podobają. To nie są dogmaty wiary, to nie są prawdy naszej wiary, to są pewne ustalenia zewnętrzne, porządkowe, dotyczą sfery, którą Kościół może zmieniać, ustanawiać, zmieniać, ma taką władzę. Dlatego warto się nad tym zastanowić, czy Komunia Święta nastojąco stojąco i, i do ręki to jest akurat taka rzecz bardzo dobra, która została wprowadzona i czy nie należałoby nad tym się zastanowić, żeby to zmienić. Czy to się Panu Bogu podoba? Musimy w taki sposób zapytać. Staje przede mną w tej chwili postać dwóch wielkich papieży. Świętego Jana Pawła II, który miał taką głęboką wiarę eucharystyczną i który nawet będąc ciężko chory, padał na kolana przed Chrystusem Eucharystycznym do samego końca, do samego końca. Na pewno pamiętamy tę ostatnią procesję Bożego Ciała, kiedy kamery... Zarejestrowały ten moment, kiedy papież już nawet nie mogąc klęczeć przed najświętszym sakramentem w czasie procesji Bożego ciała, prawie że się osuwa, prawie że się osuwa na tym klęczniku. W ostatnim momencie jest złapany przez kapłanów, którzy koło niego, koło niego klęczą, ale absolutnie nie chce siedzieć, absolutnie nie chce siedzieć, jak gdyby wstydzi się siedzieć przed Trójjedynym Bogiem, przed Majestatem Eucharystii. Nie chce siedzieć, ale klęczy, bo pragnie adorować i w ten sposób wyznawać swoją wiarę. Przyznam się Wam szczerze, ile razy oglądam ten fragment, a to można znaleźć w internecie. Zachęcam Was do tego. Poszukajcie Procesja Bożego Ciała rok 2004, ostatnia procesja z udziałem świętego Jana Pawła II. Zresztą. Mam tę łaskę, wielką łaskę, że brałem udział w tej procesji, będąc wtedy proboszczem we Włoszech, w Toskanii i jeżdżąc bardzo często do Rzymu na różnego rodzaju, rodzaju spotkania z Janem Pawłem II. Poczytuję sobie to za wielką łaskę, że wtedy w tej procesji brałem udział razem ze świętym Janem Pawłem II. To jest taki wielki dla mnie kapłana, wielki przykład wiary, wiary w obecność pana Jezusa w Eucharystii. Ojciec święty zostawił nam. No, ten testament, można powiedzieć, że to jest taki nie, niepisany testament dla nas, jak wierzyć w tajemnicę Eucharystii, jak kochać Chrystusa Eucharystycznego, jak się modlić pomimo wszystkich ludzkich ograniczeń. I, i drugi y, papież, wielki papież Benedykt, jeszcze żyjący papież Emeryt, który wprowadził y, podczas y, spotkań z nim, podczas mszy świętych papieskich, ten zwyczaj przyjmowania Komunii Świętej naklęcząco, i do ust na klęczniku, kazał postawić klęczniki, i na tym klęczniku sam udzielał Komunii Świętej. I ci, którzy przystępowali do Komunii Świętej podczas tych celebracji, jego w ten sposób przyjmowali. Kochani, postawa wobec Chrystusa Eucharystycznego jest wyrazem naszej wiary, jest wyrazem naszej miłości. Są w tej chwili, wiem o tym, grupy w Polsce, powstają które pragną wynagradzać Panu Jezusowi za wszelkie profanacje Eucharystii, za brak wiary u tych, którzy przyjmują Komunię Świętą, którzy biorą udział w mszach świętych. Nie tak dawno byłem świadkiem w jednej z parafii, gdzie po Komunii Świętej duża grupa parafian Padła przed y, y, ołtarzem na twarz y, w geście prostracji, a więc położyli się krzyżem. Wiele osób, to nie były dwie, trzy osoby, ale kilkadziesiąt osób, właśnie w duchu wynagradzania za grzechy przeciwko y, Eucharystii. Powiem, że byłem wzruszony i poruszony. Pierwszy raz coś takiego widziałem. Ale no, jest to wyraz wiary ich kapłana, ich proboszcza, który rzeczywiście ma bardzo głęboką wiarę w obecność Chrystusa w Eucharystii i tą swoją gorącą wiarą zapalił tych ludzi. Ci ludzie rzeczywiście płoną tą wiarą i, i dzielą się tą swoją wiarą z innymi i w taki sposób ją wyrażają. Kochani, gdybyśmy mieli świadomość tego, czym jest Eucharystia. To byśmy nie tylko klękali na obydwa kolana, ale padali na twarz. Uroczystość Bożego Ciała to dzień szczególny. Pójdziemy na procesję, będziemy się modlić, adorować Pana Jezusa, dziękować Mu za tę Jego obecność. I siebie i Was zachęcam do takiej głębszej refleksji nad tą obecnością. Jak jeszcze ja i Wy moglibyśmy pogłębić naszą relację z Chrystusem? Pogłębić nawet nasze gesty wyrażające tę relację, aby Chrystus był bardziej uwielbiony, aby był jeszcze godniej uczczony, aby wyraz naszej miłości i wiary w Jego obecność w Eucharystii był pełniejszy i doskonalszy. Ja myślę, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Nigdy nie jest tak doskonale, żeby nie można było czegoś zmienić. Przede wszystkim, żebyśmy nieustannie byli w stanie łaski, i żeby Eucharystia nie była dla nas luksusem od Wielkiego Święta, ale tak jak Pan Jezus pragnął i, i według tego przesłania, które nam zostawił, żeby to był pokarm, codzienny pokarm na drogę do wieczności. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne. Kto spożywa jak najczęściej moje ciało. Chodzi o jak najczęstsze przyjmowanie Komunii Świętej. I pamiętajmy, że bez stanu łaski uświęcającej, bez stanu czystego serca, bez wolności od jakiegokolwiek grzechu ciężkiego, nie jesteśmy w stanie przyjąć Komunii Świętej. Dziś wielu ludzi przyjmuje Komunię Świętą w sposób świętokradczy. Nie spowiada się i przyjmuje Komunię Świętą. Jestem o tym głęboko przekonany, że mamy wielu takich katolików, którzy nie chodzą do spowiedzi, a przyjmują Komunię Świętą. Kochani, to jest największy grzech, jaki możemy popełnić. To jest potężne świętokradztwo. Komunia Święta jest pokarmem na drogę do nieba. Natomiast ci, którzy przyjmują ją w stanie grzechu ciężkiego, bez spowiedzi świętej, bez stanu łaski oświęcającej, tak naprawdę przyjmują ją na drogę do piekła, na drogę do wiecznego potępienia. Staje się ona dla nich pokarmem ku potępieniu. Dlatego tak Was bardzo proszę, jeżeli nie macie pewności, że jesteście w stanie łaski uświęcającej, żebyście nigdy Komunii Świętej nie przyjmowali. Nigdy, ale to przenigdy, nigdy, przenigdy, żebyście nie przyjmowali Komunii Świętej bez stuprocentowej pewności, że jesteście w stanie łaski uświęcającej. Oczywiście mam na myśli grzechy ciężkie, bo grzechy powszednie nie niszczą stanu łaski, nie niszczą naszej przyjaźni z Panem Bogiem. Wystarczy żałować za te grzechy, wzbudzić sobie żal serdeczny, a nawet same, sama komunia święta, którą przyjmiemy, a mamy jakieś popełnione grzechy powszednie, ona te grzechy powszednie gładzi, a więc jeżeli żałujemy... Przepraszamy pana Jezusa i przyjmiemy Komunię Świętą, to ta Komunia Święta te, te nasze grzechy gładzi. Te, tych grzechów nie ma, one są zgładzone poprzez sakrament Komunii Świętej. Grzechy powszednie. Natomiast y, grzechy ciężkie, jeżeli przyjmujemy w stanie Grzechu Ciężkiego Komunię Świętą, to popełniamy największy grzech, jaki możemy popełnić grzech potężnego świętokradztwa. Niestety są tacy ludzie, jest ich wielu dzisiaj coraz więcej. Yy, zwłaszcza są to wyznawcy tak zwanego fałszywego Bożego Miłosierdzia: że Pan Bóg jest absolutnie miłosierny, że Pan Bóg wszystko odpuszcza, że tak naprawdę do spowiedzi to niekoniecznie trzeba przystępować. Mamy dziś wielu proroków, nawet yy, pośród kapłanów, nawet mamy wielu dzisiaj zwolenników takich fałszywych teorii, neomodernistycznych, heretyckich teorii. Kochani, yy, yy, to są teorie błędne. To jest wszystko wielka, potężna herezja. Nie ma. Komun Komunia Święta to nie jest jakiś luksus, który możemy y, przyjmować sobie bez, y, bez najmniejszego wysiłku. To nie jest coś, co nam się należy. To jest dar, który, na który musimy zasłużyć. To jest pewna propozycja od Pana Boga, ale żeby ten dar otrzymać, musimy na Niego zasłużyć. Musimy być czyści wobec Boga przed Panem Bogiem. Przypomina mi się na zakończenie taka piękna myśl świętej Faustyny, <coughs>, którą chciałbym tutaj przytoczyć. Gdyby nam aniołowie mogli zazdrościć czegokolwiek, mówi święta Faustyna, zazdrościliby nam dwóch rzeczy. Cierpienia i komunii świętej. Nikt oprócz nas, ludzi, nie może przyjąć komunii świętej. Żaden anioł, archanioł, żaden duch niebieski, tylko my, biedni, grzeszni ludzie na tym świecie, możemy przyjmować komunię świętą. Zobaczcie, jaki to jest wielki dar. Dar Bożej miłości, dar Bożego miłosierdzia. Czy dziękowali żeśmy kiedyś za ten dar Panu Bogu? Czy dziękowali żeście kiedyś za ten wielki dar Eucharystii? Jeżeli nie, to jest dobra okazja, uroczystość Bożego Ciała. Podziękujmy Bogu za to, że jest pośród nas. Za to, że został, za to, że czeka na nas codziennie, że chce nas karmić sobą, że chce się z nami łączyć w sposób realny i substancjalny. Faustyna tak pięknie pisze w dzienniczku, kiedy przyjmuje komunię świętą, to Twoja krew płynie w mojej krwi. Kiedy przyjmuje komunię świętą, Twoje ciało łączy się z moim ciałem. I już nie ma Jezusa, i już nie ma Faustyny. Jesteśmy razem. Jesteśmy czymś jednym, Warto to sobie uświadamiać nieustannie, kiedy przyjmujemy Chrystusa, że w taki sposób ścisły jak w Eucharystii, Bóg nie łączy się z żadnym innym stworzeniem, z żadnym innym stworzeniem, nawet najdoskonalszym w niebie. Pan Bóg w ten sposób się nie łączy. Takie złączenie ścisłe, jak następuje w chwili przyjęcia przez nas Komunii Świętej, jest dostępne tylko dla nas, biednych ludzi. Jaki to wielki dar, kochani jaki wielki przywilej jaki wielki dar który Bóg nam zostawił święty Alfon z Ligurii powie że gdybyśmy zrozumieli tak naprawdę tajemnicę eucharystii nie zrozumiemy jej nigdy bo to jest niemożliwe ale gdybyśmy przypadkowo zrozumieli to po pierwsze byśmy płakali ze szczęścia nieustannie a po drugie z tego szczęścia serce by nam pękło bo ludzkie serce nasze ludzkie ograniczone serce nie jest w stanie pomieścić tak wielkiego szczęścia. I sobie i wam życzę, żeby te najbliższe dni, Boże ciało, oktawa, to były takie dni. Rzeczywiście, kiedy będziemy przeżywać to zjednoczenie z Panem Jezusem, kiedy będziemy mieć czas dla Niego, więcej czasu, kiedy będziemy o Nim bardziej myśleć, bardziej Go kochać. A no byłoby pięknie i tego też i sobie i wam życzę żeby On się nam bardziej dał poznać, żeby się bardziej odkrył przed nami, żebyśmy bardziej mogli dotknąć tej tajemnicy, żeby nas bardziej oświecił, dał nam zrozumienie, dał nam ten wielki dar, wielki dar, bo to jest dar, bezsprzecznie to jest potężny dar, dar takiego wielkiego przylgnięcia do Niego. Tak jak czytam dzienniczek i studiuję go na różne możliwe sposoby, dzienniczek św. Austeny. To, to, co odkrywam w dzienniczku, to to, że Faustyna otrzymała taki potężny dar, właśnie przylgnięcia do pana Jezusa, przylgnięcia do Eucharystii. Eucharystia jest jej drugim ja. To jest jej drugie ja Eucharystia. Siostra Faustyna od pana Jezusa Eucharystycznego, siostra Faustyna od Najświętszego Sakramentu, siostra Faustyna od żywej obecności. Pana Boga w niej. Pan Jezus do niej mówi: Ja ciągle jestem z Tobą. Jestem z Tobą od jednej Komunii Świętej do drugiej Komunii Świętej. Nieustannie z Tobą jestem. Jakie to piękne, kochani. Jestem z Tobą od jednej Komunii Świętej do drugiej Komunii Świętej. Niech Chrystus będzie z nami, niech nam błogosławi. Niech będzie szczęśliwy i zadowolony z przebywania w naszych sercach. W dzienniczku Faustyna też pisze, że Pan Jezus im powiedział, że do niektórych serc idę jak na skazanie, idę jak na śmierć, a do niektórych idę z radością, z przyjemnością. W jaki sposób Pan Jezus idzie do naszego serca? Co przeżywa, co czuje, kiedy łączy się z nami? Tak nieraz myślę nad tym, kiedy przyjmuję go w Eucharystii. Pomyślcie, i Wy dobry moment przez te najbliższe dni. Co Pan Jezus czuje, co odnajduje w naszych sercach? Czy idzie do nas chętnie, przychodzi chętnie i przebywa chętnie w naszych sercach? Czy idzie jak na skazanie? Czy idzie jak do więzienia, żeby jeszcze raz cierpieć? Tajemnica Eucharystii to jest tajemnica cierpienia Chrystusa, to jest tajemnica Jego męki, śmierci, tajemnica ostatniej wieczerzy, ale też tajemnica ofiary którą złożył na krzyżu. Dziś wielu tak zwanych neomodernistów chciałoby sprowadzić tajemnicę Eucharystii tylko do uczty, do uczty paschalnej. Ale kochani, słowo uczta tak naprawdę nic nie wyraża. Kiedy dotykamy Eucharystii, dotykamy tajemnicy ofiary. Eucharystia to jest ofiara. Pan Jezus w mszy świętej ofiaruje się Ojcu, umiera na krzyżu, podejmuje jeszcze raz cierpienie dla naszego zbawienia, jeszcze raz daje nam siebie w sposób ofiarniczy. Dlatego też bardzo ważne jest, kiedy my przyjmujemy Eucharystię, żeby w naszym życiu było coś z ofiary. Też pięknie Faustyna pisze o tym w dzienniczku, że, że nasze życie po przyjęciu Eucharystii, po zjednoczeniu się z Chrystusem w tajemnicy Eucharystii musi być naznaczone znakiem ofiary. A więc jeżeli nie ma tego znaku w naszym życiu, jeżeli nie, nie staramy się w sposób ofiarniczy, ofiarny przeżywać naszego życia, to znaczy, że tak naprawdę nie zrozumieliśmy też do końca, czym jest Eucharystia. Jak widzicie, wiele różnych myśli się ciśnie i do mojego serca i, i chciałbym się z Wami tymi myślami podzielić. Nie ma takiej sposobności, żeby wszystkie je wyrazić tutaj. Natomiast co jest najważniejsze, żebyśmy przyjmowali Komunię Świętą. W sposób godny, żebyśmy przyjmowali w sposób taki, że to będzie w sposób jak gdyby, no, najpełniejszy, wyrażało naszą miłość, uniżenie i wiarę wobec pana Jezusa i żebyśmy się karmili chrystusowym ciałem jak najczęściej, jak najczęściej, nie od czasu do czasu, ale jak najczęściej, bo tylko wtedy będziemy mocni w tej drodze. Do nieba. Kochani, to tyle, co wam chciałem powiedzieć. Błogosławię was na ten czas y, przeżywania uroczystości y, Bożego ciała na, na cały tydzień. Y, oktawy zachęcam Was do udziału w procesjach. Zachęcam Was do codziennej mszy świętej przez to Oktawę, jeżeli tylko ktoś może do codziennego przyjmowania Komunii Świętej. Zachęcam Was do adoracji Najświętszego Sakramentu. Jaka to wielka radość, że mamy w Polsce coraz więcej ludzi, którzy codziennie, albo raz w tygodniu, albo dwa razy w tygodniu, tak często jak mogą, adorują Najświętszy Sakrament. Ile już tych kaplic adoracji mamy? Może Wy jeszcze tego nie czynicie, a może warto? A może warto jeden dzień w tygodniu sobie znaleźć, żeby adorować Chrystusa Eucharystycznego? No, takie myśli mi się rodzą w sercu. Myślę, że to już jest ostatnia ta myśl. Błogosławię Was z głębi serca. Ofiaruję Wam to, co Wam mogę ofiarować: moje kapłańskie błogosławieństwo. A Pan Jezus, niech Wam resztę w sercu dopowie. Kochani, z innej beczki, może na zakończenie, z Gizelą ostatnio wielokrotnie rozmawiałem, prosiła, żeby podziękować wszystkim, którzy brali udział w spotkaniach z nią. Którzy przysyłają listy, którzy przysyłają maile, proszą o modlitwę. <laughs> Te wszystkie listy, które przysyłacie, prośby o modlitwę, to wszystko oczywiście już jest przekazane i na bieżąco jest przekazywane widzącej do Trewiniano Romano. Tych listów na mój adres, na adres naszej fundacji spływa wiele. Możecie być pewni, że wszystkie listy po przetłumaczeniu. Zostają przekazane widzącej i widząca się modli w tych wszystkich intencjach, które tam są podane. Kochani, oczywiście ja nie jestem w stanie odpowiedzieć wszystkim. Nie jestem w stanie do wszystkich zadzwonić, napisać maila, wysłać list, bo tego jest tak wiele. Musicie mnie zrozumieć i wybaczyć. Wszystkie prośby przekazuję. Sam również modlę się w tych intencjach razem z moimi współbraćmi. Natomiast odpowiadam tylko w sytuacjach nadzwyczajnych. nadzwyczajnych, Kiedy no, sytuacja tego no, w sposób jasny i taki no, natychmiastowy wymaga. Dlatego, jeżeli ktoś nie dostał odpowiedzi, to nie znaczy, że list nie doszedł, że nie został przeczytany i przekazany e, widzącej do Trewiniano Romano. Błogosławie was. I to Boże błogosławieństwo niech Wam towarzyszy przez ten najbliższy czas. Pan z Wami i z Duchem Twoim, przez niepokalane serce Matki Najświętszej, przez przeczyste serce świętego Józefa, przez tawistą wszystkich świętych Waszych patronów, niech Was błogosławi, broni i strzeże Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Ufajmy Panu.